Panie profesorze, jeszcze króciuśko chciałbym zapytać o znów niedługo obchodzona rocznica 90 lat Wojciecha Jaruzelskiego, generała. Środowiska lewicowe Palikota mają obchodzić, uczcić to. Co pan myśli o tym? Bo są osoby, które uważają, że stan wojenny był nieunikniony, a są, że uważają, że to nie powinien być, że to było wielkie zło. Także w skrócie, gdyby pan mógł się ustosunkować. To niewątpliwie już dzisiaj postać generała Jaruzelskiego może być traktowana jako pewien symbol nierozwiązanych kwestii historycznych. I ta kwestia nierozwiązana historyczna to nasze bardzo ostre wewnątrz narodu polskiego podzielenie się na zwolenników tezy, iż PRL był odmianą polskości, i w związku z tym wszystko, co stanowiło doktrynę PZPR-owską, należy wpisać nie w sowieckie rozkładanie narodu polskiego, tylko wzmacnianie jego dziejów i jego kondycji. I to są zwolennicy generała Jaruzelskiego i tych, którzy widzą w PRL-u przede wszystkim państwowość, która została nam narzucona przez obcych, przez Sowietów, i w związku z tym ci, którzy podtrzymywali tę sowieckość i układ nam geopolityczny nieprzychylny, byli zdrajcami narodu polskiego. Ja się rzecz jasna wpisuję w tę pamięć i interpretację polskich dziejów i w związku z tym dla mnie postać generała Jaruzelskiego jest pewnego rodzaju ujawnionym dramatem naszym jako Polaków, że nie potrafiliśmy sobie poradzić przez 20 parę lat z dziedzictwem PRL-owskim i nie stanowimy wspólnoty w tak najbardziej fundamentalnych kwestiach.